Już od jakiegoś czasu w moim komputerze, w mojej jednostce centralnej gości karta graficzna Sapphire z serii Nitro, dokładnie model RX460OC z 4 GB pamięci RAM na pokładzie. Przechodząc do samej budowy karty, karta obok ma fajnie wytłoczony, wyżłobiony napis Sapphire oraz fajne zdobienia z taką imitacją metalowej wstawki chromowanej. Sama karta wyposażona jest w dwa wentylatory o średnicy 85 mm, które będą nam chłodziły radiator. Radiator położony na pamięciach oraz rdzeniu grafiki. Radiator wyposażony w dwa ciepłowody, ciepłowody niklowane, co fajnie wygląda i nie szpeci tak karty graficznej, jak w przypadku innych producentów kart graficznych. Mówiąc już o samych wentylatorach, warto wspomnieć o tym, iż są one w bardzo łatwy sposób demontowalne, ponieważ po wykręceniu dwóch śrubek mamy bardzo łatwy dostęp do całego radiatora, do wentylatorów oraz oczywiście wyczyścić kartę graficzną w dość banalny sposób, ponieważ wentylatory mamy już wyjęte oraz cały radiator mamy na wierzchu. Niestety na karcie nie jest schłodzona sekcja zasilania tym głównym radiatorem, jest do tego oddzielny mały radiatorek, który będzie nam służył za odprowadzanie ciepła właśnie z sekcji zasilania całej karty. Mówiąc już o samym wyglądzie karty, z górnej części, jeżeli włożymy kartę do komputera, ta górna część niestety nie jest wyposażona w backplate. Nie ma się tutaj co dziwić, ponieważ karty z tego segmentu cenowego oczywiście, jak oczywiście ta karta, niestety nie są wyposażone w backplate. Sama tylna część PCB, płytki, jest w kolorze czarnym oraz fajnie nadrukowane logo serii Nitro z stajni Sapphire, które to logo jest również fajnie podświetlane. Będzie to super wyglądało w momencie, gdy włożymy kartę do komputera. Będzie ładnie wyglądało nam to logo. Wracając jeszcze do samego chłodzenia. Chłodzenie karty jest oczywiście półpasywne. Jest to oczywiście fajna opcja, ponieważ nie będzie to słyszalne podczas nikłego obciążania samej karty graficznej. Długość samej karty to 22,5 cm. Musimy jednak pamiętać, zamawiając tą kartę oraz składając cały komputer, że z tyłu mamy również złącze zasilania, 6-pinowe złącze, które musimy podłączyć do karty, aby ona pracowała z naszą jednostką, co oczywiście przedłuży nam minimalnie całą długość, no i musimy o tym pamiętać, dobierając obudowę do naszego zestawu komputerowego. Producent wyposażył kartę w 3 złącza, złącza DVI, DisplayPort oraz HDMI. Myślę, że każdy znajdzie odpowiednie złącze, aby podłączyć swój wyświetlacz, swój monitor do karty graficznej. Karta zajmuje również dwa sloty rozszerzeń w naszej obudowie, tak więc musimy pamiętać, aby przygotować tyle miejsca na naszą kartę. W tym momencie zapraszam Was już na krótkie testy w benchmarkach oraz grach, czyli standardowy zestaw gier.
Standardowe taktowanie rdzenia karty graficznej to 1250 MHz oraz natywne taktowanie pamięci to 1750 MHz, co w zupełności wystarcza do pogrania we wszystkie gry dostępne na dzisiejszym rynku gier w detalach średnich, wysokich bądź bardzo wysokich. Myślę, że nie znajdziemy w tym momencie żadnej gry, z której musimy z detalami zejść do niskich. Podsumowując już testy, które widzieliście na materiale, miałem przyjemność już wcześniej gościć kartę graficzną z 2 GB pamięci, oczywiście tą samą kartę graficzną RX 460 jednak z 2 GB pamięci, ponieważ będziecie widzieli taki komputer również na materiale, który składałem, oraz szybko miałem możliwość zrobienia sobie materiału również z tą kartą, którą zobaczycie myślę niedługo. Jak wcześniej wspomniałem, warto jest dołożyć te kilka złotych do karty graficznej z 4 GB, ponieważ jak widać, no jednak ta karta dusi się trochę, niewykorzystywany jest ten rdzeń w pełni, jej potencjał, tak więc myślę, że kilka złotych nie robi dla nas większej różnicy, ponieważ no, jeżeli nie mamy aż tak ograniczonego budżetu, warto jest dołożyć te kilka złotych do tej karty, już powtarzam to kolejny raz. Ja używając tą kartę już przez kilka tygodni nie odczułem żadnej różnicy z nowymi kartami, które wcześniej miałem możliwość, oraz starszymi kartami mocniejszymi. Nie widziałem zbyt wielkiej różnicy podczas gry, podczas renderowania materiałów za pomocą karty graficznej. Dosyć fajnie się sprawdzała, no ale jednak również ma swoje wady, czym jest oczywiście głośność pracy wentylatorów. Oczywiście pod obciążeniem są dosyć mocno słyszalne, no ale myślę, że to jest dość mały mankament w porównaniu do możliwości samej karty. Ja na koniec materiału się z Wami żegnam, zapraszam Was do zostawienia łapki w górę oraz suba, jeżeli materiał Wam się podobał, jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół oraz napiszcie w komentarzu, co byście chcieli, abym poprawił, aby te materiały wyglądały lepiej, aby lepiej się je oglądało. Tak więc ja się z Wami żegnam, na razie Wam cześć.